Wow, co to był za straszny sen, widzowie, co to był za straszny sen? Co to mi się śniło w tym momencie? Co jest grane? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson, właśnie wróciłem z wakacji, wszedłem na serwer i takie sny na sam start mi się pokazują tutaj na tym świecie. Jeśli dobrze rozumiem, to w śnie właśnie pokazał mi się Herobrine i to bardzo... Bardzo źle znaczy, uwierzcie mi. Zanim rozpoczniemy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, żeby Herobrine nie wrócił, bo ja już mam dość, naprawdę mam serdecznie dość Herobrine'a. Jeżeli on znowu pojawi się, jeżeli znowu będę musiał z nim walczyć, jeżeli znowu został on przyzwany przez Pennywise'a, to przecież ja totalnie tego nie zniosę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj na kanale, to zostawcie koniecznie subskrypcję, ponieważ jest nas już tutaj ponad 140 tysięcy i lecimy po 150 tysięcy. Już nabierały tempa te zasięgi, ale wyjechałem na wakacje, nagrałem kilka gorszych filmów i jakby to troszkę zdechło, ale spokojnie, lecimy dalej, ja nie przedłużam go z odcinkiem. Dobra widzowie, jestem oczywiście tutaj w tym moim pokoiku. Tego pokoju nie widzieliście, ponieważ on powstał w trakcie. Go na szybko tutaj zbudowałem, to jest taki jeden z domków tutaj w tej wiosce właśnie, w której my jesteśmy. No ja po prostu wybrałem sobie ten domek, żeby właśnie tutaj sobie zamieszkać. Jak widzicie, zrobiłem sobie taką małą kanciapę, w której sobie właśnie żyjemy. Ale najgorsze jest w tym to, że w tym właśnie pokoju pojawił się najgorszy sen, jaki mógł mi się pojawić. Ponieważ prawdopodobnie, jeżeli to jest prawda, to Pennywise obudził na nowo Herobrine'a. I w śnie widziałem dwie rzeczy. Widziałem i taki słup, jakby taki totem, i widziałem również piramidę. Więc ja aktualnie totemu żadnego nie widziałem, ale widziałem przynajmniej jedną piramidę, co oznacza, że chciałbym to właśnie sprawdzić i pójść do tamtej piramidy. Ona była gdzieś, jak się dobrze orientuję, jak dobrze pamiętam, czekajcie, tu jest woda, to gdzieś w tamtą stronę to było, gdzieś w tamtą stronę była piramida i właśnie tam chciałbym w tym momencie się udać, żeby zobaczyć, czy to, co mi się śniło, to jest tylko sen, czy w tym tkwi jakaś większa prawda, bo jeżeli faktycznie jest Herobrine na tym serwerze, to mamy totalnie przesrane, bo naprawdę nie chcę z nim walczyć. Jeżeli jest, i powiem wam tak, jeżeli jest Herobrine, ja w tym momencie idę do portalu i odchodzę stąd, ja tutaj nie chcę być. Więc tak, przygotujmy się na jakieś tutaj ewentualne walki z nim, więc weźmy sobie dwa wiadra i tego, weźmy sobie jakieś pochodnie, zapalarę też możemy zabrać, to nam się może przydać, zabierzmy przede wszystkim jakieś żarcie, żebyśmy mieli. Złote jabłko to koniecznie, to jest kurczę, to bez złotego jabłka się nie ruszam. I weźmy jakieś też bloki, żeby mieć czym się podsadzić ewentualnie i tak dalej, więc zróbmy może tak. To jest, myślę, dobra, albo może w ten sposób zróbmy. Dobra, uwaga, lecimy na wyprawę, ponieważ to mnie najbardziej interesuje. Gdzieś musimy iść w tamtą stronę, ponieważ tam pamiętam, że była piramida i tam chciałbym sprawdzić, czy o tą piramidę chodziło, czy tam się coś dziwnego dzieje, czy nie. Ponieważ jeżeli to chodzi o tamto miejsce, no to, no to jest po prostu totalna lipa, że tak to ujmę. Mamy ogólnie masny problem, że tak to ujmę. Masny problem i to mi się totalnie nie podoba. Ja powiem wam szczerze, że troszkę wyszedłem z wprawy z tego powodu, że no już dawno nie nagrywałem odcinku. Powiem wam, że byłem na wyjeździe właśnie na Mazurach i no i troszkę mi się tak dziwnie się nagrywa, więc możecie mi zostawić łapkę na zachętę, bo już troszkę nie pamiętam, jak się to robił. Dobra, nieważne, czekajcie, gdzie była ta pira... O nie. To nie był troll, widzowie. Ja miałem faktycznie sen, który był sterowany przez Pennywise'a. I faktycznie to jest to, co mi się śniło. No, identycznie to wyglądało. Nie, to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę. Dlaczego? Dlaczego? To jest już taka ścieżka zrobiona, patrzcie. Dobra. O nie. Widziałem go, widzicie? Jest tam. To jest chyba jego sama głowa, tak mi się wydaje. Ale co ten królik się tu zepsuł? Dobra, powoli. Dobra, żeby tutaj nic mnie nie zaatakowało. Tam jest jakaś... Szukaj go, Herobrine wrócił. Nie. Wiesz co, skrócę twoje cierpienia. Dobra, już nie musisz się tu męczyć. Proszę bardzo, uciekaj. O nie, co to jest za miejsce? Dlaczego ja tutaj znowu znajduję takie dziwne rzeczy? Szukaj go, Herobrine wrócił. Dobra, i mamy trzy głowy. O co tu chodzi? Ja mam nadzieję, że zaraz ze mną nic się pojawi. Ej, tu jest coś. Lunetę dostaliśmy. Daj mi to. Co jest grane? Pierwszy raz mam lunetę. Znaczy, pierwszy raz tutaj, bo nie miałem jej. Ej, dobra, ale fajny item. Dobra, bierzemy to tutaj na pierwszy ten. Szukaj go, Herobrine wrócił. O nie, teraz gdzie ja mam go szukać? Czy ja właśnie dostałem lunetę po to, żeby szukać tego Herobrine'a? Błagam, bo obecnie się tak nie okazało. I przede wszystkim ja chcę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Czy przypadkiem tutaj, że tak to ujmę, sympatycznie zostało splądrowane to, czy ja tam na przykład mogę zejść sobie na dół i zebrać skrzynki? O kurde, tu jest coś. A nie, bo ja już tu byłem, chyba.
Byłem tu już? Czekajcie, ja sprawdzę na szybko, bo wydaje mi się, że byłem. No tutaj jest ta ścieżka zrobiona. No nie, no chyba byłem. Zabrałem co najcenniejsze i poszedłem sobie. No oczywiście, że tak. Aż TNT? A TNT nie zabrałem, dobra. No ale nieważne, TNT nie będę już brał, no ale... Oj, widzowie, widzowie, nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. Dobra, ja chcę wypłynąć, to normalnie. Bierzemy wodę, wypływamy. Nie będę tutaj robić znowu dziury, kolejna, inaczej słupa. Weźmy sobie te bloki, mogą nam się w każdej chwili przydać tak naprawdę. Więc wypłyńmy stąd. I teraz zabierzmy to, okej. Okej, dobra, nic mi się nie stało, nic mnie nie zaatakowało, to jest najważniejsze. I szczerze mówiąc, najbardziej się cieszę właśnie z tego, że nic mnie nie zaatakowało, bo gdyby mnie coś zaatakowało, to byłbym naprawdę obsrany. Ale okej. O nie, kolejny królik? Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że jednego królika tutaj zabiłem i przyszedł drugi? Jak to się dzieje? Dokładnie w to samo miejsce przyszedł. Musiałby tylko jeszcze przeskoczyć tutaj. To jest podejrzane. Czy to miejsce ogólnie przyciąga króliki? Jeżeli tak... Patrz, to w ogóle, teraz zauważyłem, to są nie, te... Białe. Tak jak oczy Herberania są białe, tak to jest białe. Co to jest w ogóle tam na górze? Co to jest za klatka? Dziwna, ja nie rozumiem tego, dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Dlaczego? Dobra, tu co to jest? Czy to coś, coś oznacza, czy nie? Nie wiem, wejdźmy tu. A nie, to po prostu jest takie jakby obudowanie. Ja nie mogę, dobra, ja już mam dość, widzowie, ja już mam dość. Herobrine znowu się pojawił na serwerze, tym razem na tym, na który przeniósł mnie Pennywise. I teraz jestem na jakimś dziwnym świecie, na którym dodatkowo jest Herobrine. No przecież tak być nie może, dobra. Musimy znaleźć w każdym razie totem, to jest najważniejsze. Robi się dzień, więc o tyle dobrze. Znalazłem totem. No tak, tak to wyglądało w tym śnie też. Jakby to było na jakiejś wieży. Ja nie mogę. To jest to wszystko, to jest to. Ja nie wiem, co tu się dzieje, widzowie. I ta luneta była mi właśnie do tego potrzebna, żebym sobie na to tak patrzył. No to ładnie. No to ładnie. Znaleźliśmy, znaleźliśmy to. I to jest całkiem fajne w ogóle. Nie trzeba teraz Optifine'a, nie? Tak ogólnie. Ale i tak się Optifine przydaje w sumie. Jakby nie było lunety. No ale dobra, wejdźmy. W ogóle ja mogę... Czy ja mogę zrobić takie jeszcze Optifine'a użyć? O kurde, to mamy podwójne przybliżenie. Co jest grane? Patrzcie to, tu... Jeszcze bliżej. O, to jest przerażające. Dlaczego ja tak patrzę na tą głowę? Dobra, wejdźmy na tą górę. Chcę zobaczyć na to z bliska. Bo to, co tutaj się dzieje, to jest naprawdę przerażające. To mnie przeraża jak mało co. Herobrine to ogólnie jest chyba jedna z najstraszniejszych postaci w ogóle w Minecrafcie. Jak ja sobie tylko myślę o tym, że on tutaj jest, to już mnie wykręca. Nie no, widzowie, ten totem wygląda tak strasznie. Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić teraz? Znalazłem totem i nie wiem, no i widzę, że jest tam głowa Herobrine'a na tym. To są w ogóle głowy, że co to jest? To jest tak jakby, to jest taki specjalny blok jakby. To jest blok Herobrine'a, widzowie, widzicie, bo on jest z głowami. Ale to nie są głowy wystające, tylko to są takie głowy na płasko. Tak? Tak, to są takie głowy na... To są głowy, które są narysowane na tym, co jest grane. Nie wiem, widzowie, napiszcie mi koniecznie, co ja mam z tym zrobić, bo ja totalnie nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę, to mnie przeraża, to co tutaj widzę. To raz, że jest jakaś piramida od Herobrine'a, której w ogóle... No nie wiem już w końcu, kto to jest. Przeniosłem się na świat, na którym jest Pen... O nie, teraz sobie przypomniałem. Pamiętacie, jak na pierwszym odcinku chyba, albo to był drugi odcinek, to był chyba drugi odcinek tutaj właśnie na tym świecie, znaleźliśmy takie dwie tabliczki od Pennywise'a i tam było napisane przygotuj się, coś takiego, że tam, żebyśmy się przygotowali. Nie pamiętam już, jak to dokładnie było, ale coś było, żebyśmy się przygotowali na coś, bo idzie coś wielkiego i to chyba jest właśnie to. Chyba to właśnie Pennywise miał w planach, żeby zreaktywować z powrotem Herobrine'a w tym miejscu. Ja, tak jak powiedziałem, mam dość. Ja wracam, ja idę szukać tej wioski, która... No, a nie, gdzie ona jest? Gdzie jest ta wioska z portalem? Ja już nie wiem, skąd ja przyszedłem do tej wioski. Nie, bo ja przecież krążyłem tam tak strasznie długo, ja nie wiem, jak ja mam tam wrócić teraz. Nie, to jest najgorszy dzień w moim życiu. Nie wiem, dobra, widzowie, napiszcie mi w komentarzach, co ja mam z tym zrobić, bo ja przysięgam, naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem, co mam z tym zrobić, to mnie przeraża wszystko. To mnie przeraża. Jesteśmy po raz kolejny w jakimś dziwnym świecie i znowu jest Herobrine. Ja mam dość, ja mam dość, ja wracam do domku. Dajcie mi znać w komentarzu, co ja mam zrobić z tym totemem. Z totemem, już mi się to myli z teleportem. Ja mam lekko zdarte gardło, bo mnie trochę boli, więc może dziwnie trochę mówię. Przepraszam bardzo za to, ale... Ale napiszcie mi, co ja mam z tym zrobić. Jeżeli nie wiecie, co mam z tym zrobić, to ja nie wiem, to ja odchodzę stąd. Ja nie będę tutaj przebywać w momencie, kiedy Herobrine tutaj jest. Ja się chyba poddaję, widzowie, ja się chyba poddaję. Nie chce mi się, naprawdę nie chce mi się. Wracam do mojego domku. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się. Pozdro, pa pa.